Witam Państwa. Dzisiaj znowu mam przyjemność gościć Igora Witkowskiego. Witam Ciebie, witam widzów również. W kolejnym programie dzisiaj będziemy mówili o takim ciekawym temacie. Tytuł naszego programu to Wypierana logika apokalipsy. Co przez to rozumiesz, Igorze? Co rozumiesz przez apokalipsę? Bo myślę, że to nie dotyczy apokalipsy świętego Jana, tylko w innym znaczeniu. Ja rozumiem apokalipsę tak, jak w różnego rodzaju zapowiedziach była ona przedstawiana, bo tutaj trzeba powiedzieć, że te zapowiedzi religijne, one oczywiście są w dużej mierze zniekształceniami, ale jednak pojawia się tam pewien motyw, który znajduje odzwierciedlenie również w zapowiedziach na przykład istot pozaziemskich, czy w różnych channelingowych, czy w zapowiedziach innych kultur, na przykład tybetańskich, gdzie mowa była o Kali Yudze, prawda, czy Majów, gdzie opisywano okres wielkiego przebudzenia, ale też wielkiego przewartościowania percepcji. To było różnie oczywiście opisywane w różnych epokach, ale tak to można jakby przetłumaczyć. To znaczy, to, co w ten motyw, który się powtarza tutaj, to jest to, że w tym czasie, czyli tym czasie, rozumiemy to przez czas obecny, we wszystkich tych źródłach, ludzkość w cudzysłowie wejdzie do sali luster, to było w jednej z takich zapowiedzi, żeby poznać prawdę o sobie, o świecie, który stworzyła i tak dalej. Ale wbrew pozorom to się nakłada też na pewne zapowiedzi religijne, dlatego że na przykład w Apokalipsie świętego Jana tam jest taki motyw, że a z ust Jego, czyli w domyśle Chrystusa, wyjdzie ostry miecz, by nim razić narody. To można zinterpretować jak to z ust wyjdzie miecz. Informacja będzie bronią mającą ludzi przewartościować, to tak można zrozumieć. Była też zapowiedź podobno Chrystusa, ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, aczkolwiek wydaje mi się to prawdopodobne, w tak zwanym Trzecim Testamencie, gdzie tam mowa była o tym, że dopiero w cudzysłowie, gdy ludzkość stanie się naga, głodna i chora, wtedy zwróci uwagę na plan przewartościowań. Ten sam plan przewartościowań był inaczej opisany, ale to, że dopiero gdy stanie się naga, głodna i chora, to akurat jest wierny cytat. Więc to wszystko można potraktować jako spójny obraz tego, co się w tej chwili dzieje. I ja właśnie chciałbym powiedzieć o tym, że to, co ludzi czeka, że to, co będzie się działo, będzie właśnie takim wielkim przewartościowaniem, w dużej mierze takim, którego ludzie nie chcą widzieć obecnie. No właśnie, szkoda. Szkoda, bo można by to przewartościowanie zrobić łagodniej, ale ludzie nie chcą tego wykonać, więc będzie doprowadzone do tego, że będą głodni i chorzy i dojdą do ściany, po prostu stworzona zostanie sytuacja, w której nie będą mieli innego wyjścia, niż tylko zastanowić się nad fundamentami tego świata, który będzie się sypał, walił, będzie chory, będzie tworzył różne problemy i ludzie będą zmuszeni do zastanowienia się nad tym, skąd się to naprawdę wzięło i o tym też chciałbym parę słów powiedzieć. No to proszę, słuchamy. To, co mnie uderza, to jest to, że ta cywilizacja się wali, to znaczy wkrótce będziemy widzieli załamywanie się i na płaszczyźnie gospodarczej, będziemy widzieć niepokoje społeczne, bardzo poważne, które będą ludzi bardzo przerażać. No w Polsce one nie będą może zbyt radykalne, ale w wielu krajach będą, co już mówiliśmy poprzednio. I problem polega na tym, że jest to określony, to co to powoduje, to co wywołało zastój tej cywilizacji, później cofanie się ludzi w rozwoju, to jest pewien mechanizm. To jest określony mechanizm i jakby dowodem na to, że taki regres w ogóle następuje, jest chociażby to,
że ten świat pogrąża się w tym, czym się pogrąża, a w zasadzie w tym, czym niedługo ludzie będą widzieć, że się będzie pogrążał, bo na razie to jeszcze niekoniecznie widzą. A w ogóle nie mówi się o tym, skąd się to naprawdę wzięło. Ja to opisałem w jednej z książek, o których krótko wspomnę, że jest to mechanizm regresu psychicznego. To znaczy, co na to wskazuje? Po pierwsze wskazuje to na to, że mamy zapaść gospodarczą totalną. Ona, tak jak mówię, nie jest jeszcze w tej chwili w pełni widoczna, ale wkrótce będzie widoczna. I nikt nie potrafi powiedzieć, skąd to się naprawdę bierze. Jak był kryzys 2008 roku, to przecież wszystko się sprowadziło do drukowania pieniędzy. Nie było żadnej refleksji. Nie mieli możliwości wejrzenia w to, dlaczego ci ludzie się cofają tak naprawdę. To widać samo to cofanie widać po wielu rzeczach. To są niektóre przykłady, ja nie powiem w tej chwili o wszystkim, prawda? Ale niektóre przykłady są wręcz takie klasyczne, podręcznikowe. To jest na przykład odradzanie się wierzeń magicznych, myślenia magicznego, takiej percepcji pierwotnej, wtórnego analfabetyzmu i tak dalej. A co przez to rozumiesz? Przez te wierzenia magiczne? Bo niby w tej chwili jest era technologii, myślenia logicznego. Na Zachodzie, a zwłaszcza w świecie anglosaskim, to znaczy Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, mamy renesans religii magicznych wprost. To znaczy odwoływanie się do magii samej w sobie. Nie magii w sensie na przykład chrześcijańskim, że woda święcona ma magiczne właściwości, prawda? Tylko do magii i z tym się wiążą inne jakby formy regresu. To znaczy na przykład pojawiają się nawroty bardzo pierwotnych form relacji międzyludzkich, patologicznych relacji na przykład. Ja mówię to na podstawie publikacji o tych wierzeniach magicznych. Tam są straszne rzeczy się dzieją. Jakieś wątki kazirodcze na przykład są opisywane w tego rodzaju publikacjach mówiących, więc mamy naprawdę tutaj regres, to widać po tym. Będziemy widzieć coraz bardziej irracjonalne działania społeczeństw, że w reakcji na problemy te społeczeństwa będą się rozpadać i będą pogarszać tak naprawdę swoją sytuację, bo będą prowadzić do kompletnego chaosu, do anarchii, do tyranii. Społeczeństwa będą do tego prowadzić. Więc to są takie rzeczy, które świadczą o tym, że tu mamy jakiś regres psychiczny naprawdę głęboki i tak jak mówię, nikt tego dotychczas nie opisywał. Dosyć dobrym przykładem takiego regresu jest sytuacja na przykład w Kościele, gdzie Kościół stanął w obliczu poważnych problemów, które oczywiście sam wytworzył, ale w ogóle nie jest w stanie tego zobaczyć, bo to, co jak na to patrzą ludzie samego Kościoła, to oni tego zobaczyć, źródeł tego nie są w stanie w ogóle. Oni to wypierają kompletnie. Nie rozumieją tego i nie chcą tego widzieć po prostu. Więc to też pokazuje, że chodzi o jakiś mechanizm wypierania rzeczywistości, prawda? To znaczy odwracania się od rzeczywistości, tak z grubsza. I to jest, ja muszę powiedzieć dwa słowa, czym ten regres tak naprawdę jest, skąd to się bierze. Nie wyjaśnię tego w pełni, bo w książce, to znaczy w 15 tam instrukcji przebudzenia, zajęło mi to dosyć dużą część tej książki. Ja musiałem zacząć od wyjaśnienia pewnych podstawowych pojęć w ogóle. I w kilku minutach tego nie jestem w stanie zrobić, ale powiem tylko niewiele, tylko tyle, żeby zasygnalizować, że takie rozumienie tego zjawiska, czyli źródeł zapaści tego świata tak naprawdę. To jest poważna rzecz. Że takie rozumienie jest, że coś takiego, że to jest w ogóle. I to jest tak, że mamy, to są rzeczy trudne, ale tak jak mówię, skrótowo tylko sygnalizuję, bo inaczej w tej chwili nie dałoby się tego zrobić. Jest bardzo duży nacisk na tak zwaną percepcję racjonalną, światopogląd naukowy i tak dalej. To jest coś, o czym ja już mówiłem kiedyś, który powoduje, że ludzie się odcinają od swojej podświadomości, która niemniej jest ważna. Naukowiec, który tak wąsko podchodzi,
on nie będzie kreatywny i właśnie tej kreatywności nie widać, no mamy zapaść tego, zastój, prawda, tego świata. Bo tak naprawdę wszystkie te bodźce w przypadku jakichś przełomów olśnień ludzi kreatywnych, jakby spojrzeć na to, powiedzmy przyjrzeć się różnym biografiom, to one pochodziły właśnie z takich olśnień z języka symbolicznego, z tej podświadomości. I nacisk na ten światopogląd, taki racjonalny w cudzysłowie, on paradoksalnie powoduje sparaliżowanie świadomości. Ci ludzie tracą, ich osobowość się rozszczepia na świadomość i na podświadomość, nie ma łączności, oni nie są w stanie zrozumieć języka podświadomości tym swoją świadomą percepcją i odwrotnie. I to powoduje, że następuje, to w psychologii wyjaśnia mechanizm regresu, że ci ludzie nie są w stanie nic widzieć wokół siebie w ogóle, są programowani, nie są wolni i nie są w stanie z tego wyjść, nie są w stanie tego zobaczyć. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest oczywiście edukacja, która tłumi samodzielne myślenie. Nauczyciele, a raczej nauczycielki w praktyce nie widzą braku świadomości w tym, co robią w ogóle. Są kompletnie zamknięci i to tak naprawdę blokuje rozwój człowieka. I to jest zasadniczym źródłem tego, że ten świat się zapada w sobie, tak można powiedzieć, że ta cywilizacja, że widzimy kolaps, czy będziemy widzieć. Czyli winny jest właściwie paradygmat naukowy, który zakłada skrajny racjonalizm bez użycia drugiej właściwości człowieka, czyli tak. To myślenie symboliczne, myślenie syntetyczne. Bez rozumienia tak naprawdę psychologicznych podstaw rozwoju człowieka. Tego nie ma ani... Moim zdaniem to myślenie magiczne, o którym wspomniałeś, to jest chyba odpowiedź na ten skrajny racjonalizm, jak myślisz? Znaczy to, może to tak być, taka taki reakcja. Regres powoduje... że ta podświadomość jakby zostaje uwolniona z podświadomej kontroli i ona sobie zostaje jakby spuszczona ze smyczy. A uwolnienie podświadomości powoduje odżywanie schematów z odległej przeszłości ewolucyjnej. Tak, to w nas jest, tak. I one zaczynają żyć, zaczynają dominować w percepcji i powodują, że jak człowiek, prawda, to samo, inną odsłoną tego jest jakby to pokolenie Facebooka, młodych ludzi, prawda, którzy żyją tylko grami i tylko są w stanie pisać czy odpisywać jakieś głupawe, prawda, jednozdaniowe teksty na tym Facebooku przysłowiowym, ale to wynika właśnie z tego. To bardzo dużo z tego wynika i to jest w ogóle szerokie zagadnienie, którego ja, tak jak mówię, nie jestem w stanie tutaj wyjaśnić, ale to, co mogę powiedzieć, że zasadniczy mechanizm blokujący ludzi, to jest właśnie to wypieranie rzeczywistości z tego wynikające. I to jest bardzo ważne. Mówiłaś mi niedawno o tym, że w komentarzach do naszego poprzedniego nagrania były takie uwagi, że przecież ci ludzie we Francji, to zagrożenie rewolucją w Europie, prawda, i tak dalej, że ci ludzie atakują establishment, przecież, no, czyli to jest dobre, znaczy, że takie komentarze były, ja nie mówię, że to twój pogląd, ale to ja pozwolę sobie tutaj jakby odpowiedzieć krótko na to, ponieważ rzeczywiście wielu ludzi tak na to patrzy. To znaczy, ja mówiłem w tym poprzednim naszym nagraniu, że ci ludzie, że ta rewolucja, powiedzmy zagrożenie rewolucją we Francji czy w innych krajach, że to polega na tym, że oni będą, wywołają jedynie zmniejszenie swojej wolności, większą tyranię, i że oni, mówiłem o tym, że ten system, który oni zwalczają, został jednak przez nich wybrany. Mówiłem o tym. I to jest też to, że oni pędzą ku samozniszczeniu, w zasadzie nie muszą tego robić, to też jest mechanizm wypierania. I to, co mówię o tym mechanizmie regresu, opisanym w 15 tomie instrukcji przebudzenia, którego jeszcze nie ma, ale to zaraz powiem o tym, jest bardzo ważne, dlatego że bez zrozumienia, że ci ludzie, którzy tak, prawda, bronią tego ataku na tą oligarchię,
Ja wiem, że ten atak jest w dużej mierze uzasadniony, tylko problem polega na czym innym. Problem polega na tym, że oni wypierając tą prawdę, zamykają się na rozwiązania. A bez zrozumienia tego, skąd się to wszystko bierze, dlaczego ci ludzie są zamknięci, nie będzie możliwości wyjścia z tej pułapki. I to jest bardzo poważna rzecz. Jeśli państwo będziecie widzieć niedługo przerażające aspekty tego wszystkiego, to zwłaszcza tym, którzy tak komentowali tam, to polecam wtedy zastanowić się, jakie możliwości wyjścia z tego, jakie perspektywy w ogóle na przyszłość, jaką przyszłość mieliby ci, którzy tego mechanizmu w ogóle nie będą w stanie zobaczyć i którzy się na to będą zamykać. To jest bardzo poważna rzecz. Ja nie chcę tutaj się spierać w sensie jakiejś tam ideologii czy różnych konfliktu różnych języków symbolicznych czy czegoś takiego, bo to nie ma sensu. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć, skąd naprawdę to zamknięcie się bierze. Bo to jest podstawą wyjścia z tego w ogóle, z tego dołka. A czy nie uważasz, że tu demokracja nie zdała egzaminu? Bo powiedziałeś, że oni tak wybrali. Demokracja jest projektem... Oni wybrali tak jak im podsunięto. I oni tak to widzą, że demokracja zbankrutowała i trzeba od niej odejść. Tylko tyle, że demokracja jest jednak projekcją ograniczeń ludzi. Jak ludzie nie są w stanie w tej demokracji partycypować, czy aktywnie uczestniczyć, czy rozumieć jej i tak dalej, to tej demokracji tak naprawdę nie ma. Demokracja nie jest czymś, co można nazwać, ustanowić, prawda, tak jak w filmie Miś, tradycję można ustanowić, tylko ona jest jakby stanem umysłu społeczeństwa tak naprawdę. I to zależy od tego, na ile ci ludzie są w stanie wyjść poza swoje ograniczenia i na ile są w stanie otworzyć się na rozumienie tego rozwoju i tak dalej. Od tego to zależy. A reszta jest już tylko fasadą. Mhm. No na demokracji to by trzeba poświęcić oddzielnie. Tak, to jest problem i będą jeszcze okazje w niedługim czasie, żeby do tego wrócić, myślę, dlatego że no, takie pytania będę stawiał. Ale pozwolę sobie, jeśli mogę. No oczywiście. Powiedzieć jedną rzecz. Ja nie do końca, do niedawna, zdawałem sobie sprawę, jak dużym problemem to wypieranie rzeczywistości, to zamknięcie na rozwój świadomości przede wszystkim, jak dużym to jest problemem jeszcze do niedawna. Ale ci, którzy stoją nade mną, czyli moi opiekunowie, którzy stoją za tą strategią apokalipsy, dali mi bardzo mocny sygnał, że jak dużym to jest problemem, bo ostatnie dwa tomy mojej serii Instrukcje Przebudzenia, to znaczy tom 15 poświęcony temu mechanizmowi regresu, czyli zapaści tej cywilizacji, i tom 16 poświęcony strategii rozwoju, czyli strategii wyjścia, zostały po prostu zablokowane przez nich. Oni mi powiedzieli, że na tym etapie, miały się ukazać w lutym, na tym etapie, na którym ludzie się obecnie znajdują, te książki nie mogą się ukazać, dlatego że one po prostu w ogóle nie byłyby zauważone. I ja, jeśli mogę, to powiem dwa słowa, w jaki sposób oni mi to przekazywali, uświadamiali jakby. Ponieważ ja pomimo tego nie do końca doceniałem skalę tego zamknięcia, i zastanawiałem się, czy jednak może te książki nie powinny się ukazać. I to wywołało, to znaczy przedwcześnie nie powinny się ukazać. I to wywołało tak gwałtowną reakcję moich opiekunów, że ja sobie nigdy czegoś podobnego nie wyobrażałem. Doszło do tego, że oni zaczęli mi praktycznie codziennie na różnych przykładach, w sensie różnych zdarzeń, których ja byłem świadkiem, dowodzić, że to zamknięcie jest bardzo silne i nie można w tej chwili, nie ma sensu po prostu. Wyglądało to w ten sposób, powiedzmy, od jakiegoś prozaicznego użerania się z ludźmi, którzy niczego nie byli w stanie pojąć, poprzez
wyjaśnianiem i szczegółów tego wypierania, aż po jakieś sytuacje na drodze, kiedy ludzie chcieli mnie staranować, tak jakby w ogóle nie widzieli, co się wokół mnie dzieje. I to miałem codziennie przez kilka miesięcy, aż do mnie dotarło z pełną mocą. Czyli wyglądało to bardzo przygnębiająco, ale to ja wiem, że to wyglądało nie tylko, oni mi to przekazali, nie tylko z jakby ogólnej ich wiedzy o ludziach, ale była też taka sytuacja w lutym zeszłego roku, kiedy miałem promocję tomu 12 z pod tytułem Nowa Kultura i relacja z tego okazało się, że oni przeanalizowali myśli i schematy kojarzenia. System sztucznej inteligencji modelował ścieżki kojarzenia, jak to się mówi, 40 tysięcy ludzi po tym i oni doszli do wniosku, że to zamknięcie na jakiekolwiek recepty realne, to znaczy ja nie mówię, ja mówię o wyjściu poza ramy, którymi ludzie postrzegają rzeczywistość, poza te ramy, to ono według nich, tak do mnie dotarło coś takiego, to obejmuje ponad 99% ludzi. I to mnie tak zaczęło przygnębiać, ta ich terapia trwająca parę miesięcy ostatnich, że ja zacząłem dochodzić wręcz do wniosku, że w ogóle to, co robię, nie ma sensu. I w tym momencie to się skończyło. Uznali, że to już wystarczy, że to, co się robi, zrobiło się niebezpiecznie. Słuchaj, może to miała być nauka tego, że nie masz oceniać innych według siebie, według własnych standardów, bo każdy ma swoje standardy. Ja podejrzewam, i to jest jeden z największych błędów w ogóle, jaki ludzie popełniają. Może nie tyle wobec siebie. Oceniają sytuację innych według własnych standardów. Może nie tyle według siebie, tylko po prostu ja, ludzie, których ja znam, oni nie są, że tak powiem, normalnymi ludźmi. Nie są reprezentatywni dla całego. No właśnie. Ja mam ograniczone kontakty. I to by prawdopodobnie wynikało z tego. Ale jednak nie wygląda to tak przygnębiająco, jak ja w pewnym momencie zacząłem dochodzić do wniosku, bo jednak są, bo ja wiem, że ty uważasz, że to jest, że zagnięcie jest potworne, prawda, że ludzie nie są w stanie się, nie będą w stanie się przestawić, ale jednak po pewnym czasie ja zacząłem tak sobie, takie myśli mi się pojawiły w głowie, że gdyby tak rzeczywiście to wyglądało tak zupełnie czarno, no to cała ta strategia nie istniałaby w ogóle. Tego przewartościowania nie byłoby, bo przecież nie byłoby się czego zaczepić. No więc jakieś podstawy do nadziei muszą być. No bo jednak trzeba sobie powiedzieć, że ludzie, to jest powszechne. Ja nie wiem, czy ja to jakoś tak na dobre mówiłem wcześniej, ja widzę, bo śledzę to po prostu, bo, że tak powiem, w tym funkcjonuje, że jest bardzo duże wyczucie wśród ludzi, że coś się szykuje, że coś wisi nad światem. Takie mniej ogólne, czasami bardziej szczegółowe. Jeśli ktoś się na przykład zajmuje, jest ekonomistą, to widzi to od tej strony. Różni ludzie od różnych stron to widzą, ale generalnie jest to zjawisko dosyć powszechne. Więc to jednak świadczy o tym, że jakaś otwartość pojawia się, i to narasta dosyć szybko. I to jest jednak jakoś podstawą do nadziei. Poza tym jest oczywiście, całą nadzieję się w tej strategii upatruje w tym, że ludzie nie dlatego nie chcą tego widzieć, że nie chcą przyszłości dla siebie, albo że nie chcą przyszłości dla swoich dzieci, to a propos edukacji, tylko dlatego, że po prostu tego nie rozumieją tak naprawdę, ale gdy... Nie wiedzą w ogóle, że coś takiego nie ma wiedzą, miejsce. Tak, że to po prostu nie mieści się w jakimś języku, który oni mają zakodowany, prawda, w tych ich pojęciach. Ale jest przecież nadzieja na to, że w momencie, kiedy oni się zorientują, że doszli do ściany, zobaczą to, co się będzie działo niedługo, że po prostu nie będą chcieli żyć w świecie mroku, prawda? Bo to się jednak przestawia. To widać, jak bardzo szybko się jednak przestawia na przykład stosunek do myślenia dogmatycznego teraz, po tych różnych wydarzeniach. To... A nie uważasz, że to zostanie zastąpione innymi dogmatami? Bo myślenie nie, dogmatami nie będzie jest możliwe. Też właściwością... Znaczy, zapowiedzi są takie, że to nie będzie możliwe, że ten sposób
religijny sposób postrzegania w takim rozumieniu, jak ludzie rozumieją religię w ogóle. No ale też dogmatami są te prawdy naukowe, objawione. To tak samo upadnie. I to zapowiedzi są takie, że to upadnie całkowicie. Nic po tym nie zostanie. No to ja zostanie, wiem, że tak ma być. Ma to zostać zastąpione i ja wiem, że zostanie zastąpione zupełnie innym podejściem do rozwoju człowieka, zupełnie inną percepcją rzeczywistości, postawione na głowie to będzie wszystko. To się wydaje w tej chwili jeszcze może niewiarygodne, ale ja już wiem pewne rzeczy, które mi pokazują, że jednak to jest do zrobienia. Ja tylko jestem ciekawa, jak to się stanie, jak będzie tym fakcie. Tak jak mówię, podstawą jest to, że dotychczasowe światopoglądy one muszą zostać rozbite, muszą po prostu przestać istnieć. I wtedy można pewne rzeczy przewartościować. Ja rozmawiałem z dwoma, tak zupełnie przypadkowo, tak wyszło, że miałem kontakt w pewnym momencie z dwoma paniami psycholożkami, które zajmowały się jakimiś takimi poważnymi problemami psychicznymi ludzi. Jedna to na przykład zajmowała się ludźmi chorobliwie otyłymi, i w przypadku takiej chorobliwej otyłości to z reguły to jest problem psychologiczny, a nie tyle powiedzmy jakiś żywieniowy. I to zwykle się załatwia, rozwiązuje we współpracy z psychologiem. I ona właśnie takim psychologiem na przykład była. I jej, tak jak również tej drugiej pani, która no, nie zajmowała się otyłością, tylko innymi rzeczami, ale też miała tutaj takie doświadczenia i jej wnioski były takie same. To znaczy ja zadałem im pytanie, nie wyjaśniając szczegółowo. Mówię, że jest taka sprawa, że ludzie na pewne aspekty rzeczywistości są całkowicie zamknięci. Czy w ogóle argumentami racjonalnymi można to zmienić, przestawić, powiedzmy. I odpowiedź od obu była, że nie można. Natomiast też powiedziały, że to się może zmienić tylko w... Ja nie mówiłem, o jakie przywartościowania chodzi. To się może zmienić tylko w jednej sytuacji. Kiedy świat tych ludzi się sypie, pojawia się jakiś poważny kryzys życiowy i wtedy ci ludzie są w stanie pewne rzeczy przewartościować. Tak jak mówię, gdy ludzkość stanie się naga, głodna i chora, czyli gdy ludzie poczują, że doszli do ściany, wtedy można to zrobić. I dlatego to te moje książki, na te książki był, że tak powiem, nałożony szlaban. I to radykalny, bezapelacyjny i tak dalej. Niestety to muszę wyjaśnić i przeprosić tych, którzy na nie czekali. Ale pojawił się ostatnio bardzo ciekawy sygnał. Aha, i tutaj będzie niespodzianka, o której ja też nie wiem. Tak, to jest ta niespodzianka? Tak, to jest ta niespodzianka. Ten szlaban zaczął się podnosić. Co znaczy dla mnie, tak jak ja to widzę, że niedługo zacznie się robić ciekawie. Niedługo. Co to znaczy? Już to niedługo, to słyszymy długo. Tomy 15 i 16 instrukcji przebudzenia mają się ukazać we wrześniu. To tyle mogę powiedzieć, tak. Aha. Czyli do wytrzymania. Ja to widzę w ten sposób, że niedługo się zaczną dziać rzeczy ciekawe. Przygotowując się jakby do tej wypowiedzi, do tej rozmowy naszej, zamierzałem powiedzieć, tak sobie to układałem w głowie, że no prawdopodobnie, że nie mam jeszcze absolutnego potwierdzenia tego, że ten szlaban został otwarty, że to ruszyło na całego, ale jadąc tutaj otrzymałem takie potwierdzenie, można powiedzieć. 10 minut przed dojechaniem tutaj. Mm-hmm. Tak jakby ktoś wiedział, że ja na to czekam i że to jest ważne z punktu widzenia. No nie tylko ty. I że nasza rozmowa jest ważna. Ona jest ważna. Tak jak mówię, te sprawy, mechanizm kolapsu cywilizacji psychologicznej, on jest niezauważany i to jest ważne. To jest ważne. Dlatego, że bez zrozumienia tego, z czego to się naprawdę wzięło,
Ja mówię tu oczywiście, nie będzie wyjścia z tego, z tej pułapki. Ja mówię tu oczywiście o tym, że znowu w mediach będzie to opisywane jako kryzys finansowy, czy inne głupoty będą wypowiadane, czy wypisywane, bo po prostu ci ludzie, którzy się tym zajmują, nie rozumieją. To przecież no, są... No właśnie, interpretują to po swojemu. Są laureaci Nagrody Nobla z ekonomii, którzy uzasadniali, że ten, w domyśle, że ten rozwój człowieka, czy w ogóle rozwój jest, no bo jakikolwiek, bo to jest tak jak z moralnością. Nie ma moralności religijnej, czy nie wiem, czy wojennej. Absolutnej czy, moralności. Jest moralność albo nie ma. Tak samo rozwój. No nie ma czegoś takiego, że ludzie się nie rozwijają, społeczeństwa się nie rozwijają, a gospodarka się rozwija. No, to jest absurd, prawda? Więc rozwój jest jeden. Tak samo jak moralność jest jedna. I to jest, mechanizm jest jeden. Więc byli laureaci Nagrody Nobla, którzy udowadniali, prawda, w domyśle, że rozwój jest nieistotny, wystarczy drukować pieniądze, prawda. To wszystko, i takie głosy będą się, równie durne głosy, równie durne interpretacje tego, co się będzie działo, będą się pojawiać. Dlatego ważne jest, żeby móc zauważyć ten mechanizm i tą strategię wyjścia, bo bez tego ja sobie osobiście nie wyobrażam przebudowy tego wszystkiego. To trzeba zrozumieć. No ja tutaj jeszcze widzę taki mechanizm, o którym wiem, że jest i można to nawet zauważyć w historii. Rozdział ewolucyjny. Co to jest takiego? To jest, można powiedzieć, oddzielenie ziarna od plew. Jak to mawiano dawniej. Tak, niektórzy nie będą się w stanie przestawić bez względu na wszystko. Tak. I powiedzmy, że to na zakończenie chyba, prawda? Będziemy już powoli kończyć. To powiedzmy to, że... Znaczy ja powiem, jak ja to widzę, w jaki sposób to się... oni będą dochodzić do tej ściany i w jaki sposób... I co się będzie z takimi ludźmi działo. Umówmy się, że... Znaczy może spójrzmy na to przez pryzmat ludzi myślących na przykład dogmatycznie, tak jak... Przychodzi do mnie czasami pewien człowiek, ale nie, może nie będę się czepiał człowieka z kościoła, prawda? Ludzie, którzy bardzo są związani z tą ideologią, jakby, ja nie mówię już o chrześcijaństwie, tylko w ogóle, ideologią iluzji, wypierania i z tymi chorymi wyobrażeniami, które spowodowały załamanie tego świata. Będą ludzie, którzy będą tak z tym ściśle związani, że w momencie, kiedy to będzie się rozpadało, to również ich osobowość będzie się rozpadać. Oni nie będą w stanie nic zrobić tak naprawdę. To będzie przypominało epidemię ciężkich chorób psychicznych, to co się z takimi ludźmi będzie działo. I w ten sposób oni się będą niszczyć. Żeby zrozumieć, jak to wygląda, no to wystarczy pojechać gdzieś tam do jakiegoś ciężkiego szpitala psychiatrycznego i zobaczyć, prawda, w parku czy ogrodzie przed szpitalem, jak, i to będzie coś podobnego, prawda? Ci ludzie będą tak się zamykać, że będzie to przypominało mentalną śmierć po prostu. Ale, no tak jak mówię, no, robi się wszystko, żeby te rozwiązania przedstawić, żeby ludzi na nie otworzyć i żeby możliwie jak najwięcej zostało ludzi otwartych na nie. Natomiast no, nie ma się co oszukiwać. Niektórzy nie przestawią się i jakby no, odejdą w przeszłość razem z tym światem. No, to jest brutalna prawda, ale to trzeba powiedzieć. No bo ten stary świat po prostu się rozsypuje, już się rozsypuje. On po prostu umiera na naszych oczach. Jeszcze w pełni tego nie widać, ale niedługo będzie to widać. Tak, i to jest czysto wręcz fizyczne zjawisko. Wręcz się ta materia rozpada, tak, dotycząca na treści. Wszystkich płaszczyznach, od fundamentów i tak dalej. To jest bardzo głęboki proces i na razie to jeszcze ludzie w pełni tego nie widzą, ale tak jak mówię, niedługo będą widzieć. To. Ja może to wyjaśnię w oddzielnym programie, jak to wygląda, ten rozpad materii i dlaczego. Także, proszę Państwa, no... otworzyć się. Także sytuacja jest naprawdę poważna. Nie byłoby takiej mobilizacji wszelkich sił kosmicznych, boskich, wszystkiego, żeby to zrobić, gdyby problem nie był ciężki. Naprawdę on jest ciężki. Ale tak jak mówię, no są już sygnały pozytywne na tyle, że można powiedzieć, że nastąpił zwrot. Jesteśmy już w ostatniej fazie. Ona się już rozpoczęła i to już nie jest odległe.
No, to jest optymistyczne, co mówisz. No, miejmy nadzieję, że to się wydarzy. No, ta mobilizacja sił między innymi jest po to, żeby uratować Ziemię jako Wyłącznie planetę. Po to, żeby uratować tak, Ziemię. I cywilizację też. Wcale nie chodzi o to, żeby cywilizacja zniknęła. Zauważmy jeden szczegół, jeśli mogę jeszcze powiedzmy na koniec dodać, że wiele istot pracujących nad tym to są ludzie. Może inne gatunki, inne rodzaje ludzi, ale tak z opisu wynika, że to są ludzie. Dlatego po prostu, że im jest najłatwiej zrozumieć procesy dokonujące się na Ziemi, ale to nie znaczy, że... Gatunki podobne do nas. Nie znaczy, że wszystkie istoty kosmiczne są takie oczywiście, ani że to jest jakby rodzaj dominujący. Ale im jest ciężko pojąć, jak to jest możliwe, że oni są tysiące na przykład, czy nawet miliony lat bardziej posunięci w rozwoju cywilizacyjnym, w ogóle jakimkolwiek, niż ludzie, a ludzie tkwią w tym nowym średniowieczu. Dla nich to jest niepojęte w ogóle. Niech będzie najmocniejszym takim sygnałem wskazującym na to, że to jest jednak świat psychicznie chory. No, z drugiej strony to inne istoty doprowadziły do tego, że my jesteśmy tacy zamknięci. Nie jesteśmy temu winni w dużej mierze. Tak nam świat urządzono. No, ja nic o tym nie wiem. To znaczy byli tacy, którzy próbowali temu przeszkodzić, natomiast jednak jak się powiedzmy spojrzy na historię cywilizacji ludzkiej, no to jednak pojawia się motyw różnych jakby dawców światła w cudzysłowie, różnie w różnych religiach czy w różnych mitach byli różnie oni nazywani. Tylko problem polegał na tym, że ludzkość zawsze po pewnym czasie cofała się do punktu wyjścia, bo bez przewartościowania tych fundamentów jej percepcji wszelkie takie próby były skazane na niepowodzenie i dlatego to, co się dzieje teraz, różni się od tego. Tak. I tym optymistycznym akcentem tym razem zakończymy dzisiejsze rozważania i zapraszam na następne za jakiś czas. Dziękuję. Dziękuję również. I do widzenia, do usłyszenia.